Hej, witam wszystkich! Jest to długo oczekiwany przez Was. Yy, no, poradnik. Tak to można może nazwać. Yy, to są ustawienia mojej klawiatury. O to prosiliście. Yy, udało mi się kiedyś już pokazywałem Wam na, na, na streamie, ale yy, trochę to tam ulepszyłem i, i dodałem parę rzeczy. Także klawiatura jest zrobiona. Pokażę Wam, za chwilę Wam się wyświetli i opowiem wszystko. Tak mniej więcej to wygląda. Tak jak widzicie, ja teraz też na to zerkam. Pozwalam sobie, żeby, żeby przy okazji czegoś nie pomylić. Zobaczcie, lewa strona klawiatury, czyli lewa ręka, jest u góry. To oczywiście z każdym miejscem, gdzie idziecie ekspić, to się będzie zmieniać, zawsze możecie tam pozmieniać runy, bo, bo tam jest potrzebna awa, a nie, a nie, a nie, coś od ognia, także, także. To jest wszystko do zmiany, w zależności gdzie idziecie. Prawa strona to są czary, na klawiaturze numerycznej. Jak widzicie, wszystko jest opisane, gdzie, co, jak. Przede wszystkim pytacie, co z myszką. Myszkę mam tylko i wyłącznie do zbierania luta, otwierania drzwi i tym podobne. Co tu jeszcze więcej powiedzieć o tym, co tutaj widzicie? Myślę, że chyba to dobrze przedstawiłem, ale przy. Jeszcze opowiem o rotacji czarów, bo o to też prosiliście. Także, jeżeli chodzi o rotację czarów, tak tutaj jest u Tito Tempo, można zacząć, ale to w zależności od skili, w zależności od. Przede wszystkim, w zależności od, od, od y, levelu, czy wystarczy Wam many na te wszystkie czary, bo można użyć utito i pięć różnych innych y, czarów, później znowu utito, bo to jest po dwie sekundy. Musicie to sobie y, y, sami y, zobaczyć, czy. czy... i każdy spot jest, wiadomo, jeden jest słabszy, drugi silniejszy. Także ja Wam od razu z góry polecam, abyście, jeżeli jest coś silnego i klatę byście mieli, i wskakujecie od razu na klatę, aby nie używać UTI-TO, bo padniecie, jesteście słabsi, a, a, a klata to klata. Także zaczynajcie od, od czegoś słabszego. Jak już później będziecie widzieć, że moby mają mniej życia, śmiało można, można użyć utito i, i całą tą kombinację, którą sobie tam ja używam e, tam, gdzie teraz ekspie czyli to są lajony, czy tam asury. Używam tych samych czarów i od samego początku robię to samo, czyli u Tito Tempo, exorigran, Gran, ex, yy, yy, przepraszam. Exori Gran, Exori, Exorimin Min. I znowu Exori Gran i Exori. Na tym kończę. I znowu później U Tito. Nie używam yy, Exori Mas, tak? Dobrze mówię. Tego masowego, tego. To mogę używać ewentualnie, jak idę robić yy, jakąś bestiarkę, żeby tylko bestie ubić, ale, ale od samego początku nie używałem tego i do teraz tego nie używam. Wolę tych mocniejszych niż niż. Nigdy też nie sprawdzałem na analiz analizerze, czy, czy czy faktycznie może coś źle robię, ale od tego są komentarze i od tego jesteście wy aby napisać, co mogę ulepszyć, ja sam dobrze, dobrze sami wiecie, że że ja sam uczę się od was i z dnia na dzień ulepszam to, to co robię, śmiało, śmiało, możecie używać tego, tego, to w zależności gdzie idziecie i, i ja nie używam masu. Jest mi to niepotrzebne. Tu macie wszystko, czego używam. Co jeszcze? Aha, jeżeli chodzi o Asury, i na, na podstawie Asur, coś, coś, coś wam powiem. Są frosty, które uciekają. I, i one z daleka, to dystansowe. Jest Exeta RS. Hmm, ale jest jeszcze Exeta Ambres nowa, która przyciąga te, st te stwory i Exeton Res można je yy, yy, tak, żeby zostały, prawda? Żeby je przyciągnąć i zostawić już ko siebie i cały czas używać Exety Res. Ja nie używam Exety Res i yy, yy, nie wiem dlaczego, ale jest mi o wiele lepiej, jak używam tylko tej Exety Ambres. One mi w ogóle nie uciekają. Na samym początku, jak wyszło, jak wyszedł ten czar, to używałem Ambres i później używałem Exeteres, ale po Execie jakoś nie potrafiłem ich utrzymać, bo uciekały, prawda? Ale na samej Execie Ambres, jak będziecie tylko tego używać, nie będą wam uciekać i daję wam gwarancję. Także tak samo, jakbyście używali Exetyres, tak cały czas używajcie Exety Ambres, nie używajcie exetyres. Taki tak, Taka moja rada i to się sprawdza. Tak jak widzicie, ja tu mam do leczenia właśnie. Jeżeli chodzi o leczenie, to wiadomo, na swój przedział lewelowy, też na hotkeyu i jak najbardziej używajcie. Tu jest, ja używam utury gran. Ona jest na minutę czasu, ona też leczy, ona chyba daje tam z 800 chyba hp, ale to jest bardzo dobry czar. Używam wszystkiego to, co tutaj widzicie na, na tej klawiaturze, i to, co jest podpisane. Nie wypisałem, wolałem to powiedzieć. Jak, jak, jak używam wszystkich, wszystkich tych, tych kombinacji. I jeszcze raz się powtórzę. Ja zaczynam od UTITO, bo jestem na takich spotach, na których no, nie obawiam się. I, I many mam na tyle. Za chwilę też wytłumaczę dlaczego. Many mam na tyle, że, że zaraz balę z UT, to później ExoriGrana, sorry. Ex ex MIN ex i GRAN, To wszystko. Nie używam MAS i nie używam żadnych chór czy, czy, czy innych. I to mi, to mi jak najbardziej pasuje. Co do many, ja nie daję na tych dwóch miejscówkach, czyli Lionach i Asurach ja nie potrzebuję kryty w ogóle. Tam bardziej jest mi potrzebna mana, aby wykorzystywać te czary, aby mi wystarczyło, czyli w swordzie, tak jak widzicie, mam tutaj e, w Winterblade, bo tego używam tu i tu. Nie, e, na Asurach używam gnom Sworda, ale nie mam kryty. Zamiast kryty daję manę. Mam manę i life w broni. W hełmie mam skill Sworda i manę. No i oczywiście w armorze mam e, Life i Hidden Dragon. Także, także e, od ognia oczywiście. I, i, I to wszystko. Nie używam kryty, używam many. szybciej, Czy, czy szybciej, czy nie. Czuję się bezpieczniej. Bo, tak jak widzicie, no nie mam jeszcze tego skilla takiego, jaki powinien być. no, no Teraz wpadł mi 115, z czego się bardzo cieszę. A tu już mam blisko 106 także Shieldu, także to też jest. To też jest dla mnie dla mnie rewelacja, ale. ale... Jeżeli byście mieli jakieś pytania dotyczące tego, czy, czy, ja Wam zaraz powiem, Myszka może kiedyś kupię z wieloma przyciskami, może przejdę, może przeskoczę, bo faktycznie jest, ja to rozumiem, że czym dłużej może nie. Jak ubiję stwory, powiem tak, to ja dopiero po ubiciu zbieram całego luta, prawda? To zajmuje czas i oczywiście jest mniej ekspa, a przy okazji mniej, mniej luta. I na tym tracę. Wiadomo, to są sekundy z klaty na klatę. Ale jakoś zbytnio się tym nie przejmuję, ja wolę czuć się bezpiecznie i zmienię miejscówki, tak żebyście od razu wiedzieli, jak zarobię na, na jakieś lepsze ku, a przynajmniej te falkonowe, bo, 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 raczej znaczy przynajmniej aż te falkonowe, bo, bo to jednak, jednak, sami wiecie, że to jest najlepszy set. Najlepszy, najlepsze kół, więc, więc do tego będę dążył. Od tego są lajony, od tego są tam pieniążki i, i, i delikatny exp. Myślę, że wytłumaczyłem wszystko. No, jak widzicie, tutaj jest na klawiaturze i jest wszystko opisane. Myślę, że na tym że to chcieliście widzieć yy, i to chcieliście usłyszeć jeżeli chodzi o, o, o moją rotację czarów yy, wydaje mi się że że chyba to będzie wszystko więc więc yy, tak jak widzicie yy, myślę myślę że że pozmieniacie dużo yy, bo to też zależy od levelu, pamiętajcie że manę, was, mana was ograniczy, jeżeli chodzi o te utito i o te czary, musicie sami sobie wiedzieć na swój przedział levelowy, jak mniej więcej, jak mniej więcej to wykorzystać. Nic, mnie się wydaje, że ja w końcu, w końcu zrobiłem ten poradnik, pokazałem wam moją moje hotkey'e na klawiaturze i, i, i co robię, jak to wygląda. Przypuszczam, że y, chciałbym, aby Wam się to przydało i chciałbym, abyście też w komentarzach napisali, co jeszcze, jaki poradnik bym mógł zrobić. Wiadomo, że mógłbym zrobić jeszcze eku, ale naprawdę z tego, co ja już wiem, mogłem zrobić coś takiego i, i, i przypuszczam, że może jeszcze jeszcze coś by tu szło dodać, ale jak na razie z tym osiągnąłem już 647 level i cały czas robię, robię tak samo. Ale jeżeli macie tam jakieś lepsze kombinacje śmiało piszcie. I jeżeli Wam się podobał ten filmik, zostawcie łapkę w górę, Subskrypcje jeszcze ci, co nie zostawili, ja będę kończył. Więc szacunek, pozdrawiam, do następnego. Hej!